Tak jak wspomniałem, zaczęliśmy od buska zdroju, gdzie e, poczyniliśmy inwestycje w nieruchomości. Jestem bardzo ciekawe w ogóle inwestycje w kryzysie. Jak, w co Pan inwestuje swoje pieniądze? Jest pan też no, od wielu lat w biznesie. E, szacuje się, że wartość tego rynku na świecie teraz, na dzień dzisiejszy to jest około 600 miliardów dolarów. Naprawdę to są olbrzymie pieniądze. Mam takie dane, że to jest 1,3 tysięcy osób w Polsce, które cierpią na dolegliwości kardiologiczne. Ile trzeba mieć pieniędzy, aby zostać akcjonariuszem, właśnie marki telemed 24? To jak Panu się udało podpisać pierwsze kontrakty z NFZ? Jak w ogóle to... A to samo jest z Zakopanem, gdzie mieszkam, gdzie jeśli ktoś z zewnątrz przychodzi, rozpoczyna swoją działalność? O... Obszarach, więc jak to dzisiaj jest z rentownością firmy? A teraz chciałbym zachęcić Was do subskrybowania kanału Biznes Misja. Im większa społeczność, tym większa szansa na ciekawych gości w biznes misji. Nic was to nie kosztuje, więc dołączcie do nas klikając przycisk subskrybuj. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem pan Vincenty Pelc, prezes MKW, MKWSA, ale właściciel marki TeleM24. Oraz Drój Med, i m.in. tych opasek, które tutaj widzimy, które ratują życie, o których dzisiaj porozmawiamy. Tak jest, bardzo miło mi i dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Wincenty, chciałem zapytać o pana dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało pana rówieśników? Ja zdecydowanie nie. A, m, od zawsze byłem e, zwykłym człowiekiem. Mieszkałem w mieście pięknym, skąd z stalowo stalowowolą. Tam jest miejsce, w którym się wychowałem, gdzie spędziłem swoje lata szkoły średniej, szkoły oczywiście podstawowej. To jest miejsce, które w jakiś sposób na pewno mnie zahartowało. Miasto stalowe, jak sama nazwa wskazuje, trzeba było mieć twardy charakter. Jak każdy chłopiec, ganiałem między blokami za piłką. Byłem najzwyklejszym i dalej jestem najzwyklejszym człowiekiem, wychowałem się w tradycyjnej rodzinie, rodzinie, w której każdy o każdego dbał, w rodzinie, która zaszczepiła mi taką cechę, którą sobie bardzo cenię, czyli takie podejście ludzkie do każdego człowieka, dostrzeganiu w nim i pomaganiu w każdym momencie, jeśli jest to możliwe. A przechodząc do tego biznesu, skąd pomysł na taki biznes i czym zajmuje się właśnie Pana firma? Moja firma jest spółką prawa handlowego, która wywodzi się od mojej właściwie działalności gospodarczej. Tą działalność gospodarczą zacząłem ponad 20 lat temu. Przekształciłem ją później w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W tej spółce zajmowaliśmy się finansami. Zdobywałem tam na dobrą sprawę takie pierwsze poważne szlify biznesowe. Spółka, która która zajmowała się działalnością finansową, działalnością związaną między innymi z syndyczeniem. Sąd wyznaczył nas, po zdaniu oczywiście odpowiednich wymogów, wyznaczył nas na syndyka masy upadłości. Zrobiliśmy kilkanaście postępowań upadłościowych. Były to zarówno postępowania małe, pojedynczych działalności, jak i dużych podmiotów. Największe to była firma, gdzie samych akt osobowych było. A prawie 20 tysięcy. Myśmy zawsze starali się, tam gdzie oczywiście było to możliwe, gdzie mieliśmy zgodę sądu, prowadzić działalność gospodarczą. Kilkakrotnie udało nam się te przedsiębiorstwa sprzedać. A tam też zdobyliśmy takie pierwsze duże doświadczenia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem na większą skalę. Zdobyte środki za każdym razem inwestowaliśmy i tak też się stało w tym przypadku, gdzie po jakimś czasie, po kilkunastu latach prowadzenia działalności, gdzie już ten kapitał był w odpowiedniej wielkości zgromadzony, inwestowaliśmy go. W naszym przypadku było to, była ta sytuacja, gdzie kupiliśmy nieruchomość w Buzku Zdroju, tą nieruchomość wyremontowaliśmy i doszliśmy do wniosku, że. Chcielibyśmy mieć taką drugą nogę, bo zawsze wtedy jest się takim bardziej stabilnym. Mówię tutaj celowo, używając liczby mnogiej, bo nigdy nie byłem sam w prowadzeniu tej działalności. Zawsze to był, to był, zespół, zawsze to był zespół, który nas wspierał, który z nami współpracował i tak jest zresztą do dzisiaj. A wracając do, do Pańskiego pytania, ta działalność gospodarcza, którą rozpoczęliśmy, która była ukierunkowana na usługi medyczne. Na tyle dobrze nam szła, że ona pączkowała. Zaczęliśmy od rehabilitacji, gdzie uzyskaliśmy kontrakt z nfz Później była to pielęgniarska długoterminowa opieka domowa, i takim naturalnym kierunkiem, którym, którym, który realizowaliśmy, była to pomoc dla osób niesamodzielnych, pomoc dla osób starszych. Mieliśmy taką sytuację, że jedna z naszych pielęgniarek po zakończeniu swoich świadczeń uzyskała, po, po, po zakończeniu swoich czynności. Uzyskała informację, że jeden z naszych pacjentów uległ kontuzji. Okazało się, że po prostu się potknął, połamał. Kilka godzin leżał w domu, nie mógł uzyskać żadnej pomocy. Był w takim stanie, że nie mógł dojść nawet do telefonu. Pomocy udzieliła mu sąsiadka, która widząc, że światło się wieczorem nie zaświeciło, przyszła do niego do domu. No i, i okazało się, że niestety na skutek doznanej kontuzji, on jest w bardzo kiepskim, kiepskim stanie, i Zaczęliśmy się wtedy zastanawiać, w jaki sposób moglibyśmy tej osobie pomóc w takich sytuacjach, gdzie nasi, nasze pielęgniarki po zakończeniu swojej pracy nie są już od tego pacjenta, a ten pacjent dalej potrzebuje pomocy. I takim rozwiązaniem, którego szukaliśmy przez kilka ładnych miesięcy, były właśnie rozwiązania, które funkcjonują już na zachodzie, a które. Chcieliśmy również prowadzić u nas i tego właśnie rodzaju opaski. Są to bardzo proste urządzenia, ale bardzo skuteczne. I stąd też pomysł właśnie na pomoc w takich sytuacjach, no bo teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie ta osoba dalej cierpi, nie ma jej kto pomóc, a mając taką opaskę, może to zrobić od razu, może nacisnąwszy przycisk, wezwać pomocy. Albo też może być taka sytuacja, że ta pomoc będzie z automatu udzielona, bo ta opaska posiada czujniki w momencie, jak jest sytuacja kryzysowa, czyli na przykład tętno jest inne od tego, które zostało w jakiś sposób zaprogramowane u ratowników, z automatu ten alarm się włącza. To ratownik dzwoni do naszego pacjenta. Wow, to brzmi naprawdę fajnie, fajnie rzeczywiście ratuje. Może ratować życie. Ja też powiem z doświadczenia, że mój tata taką opaskę już posiada któryś tam rok. Po Zakrzepie i, i jesteśmy bezpiecz, jakby bardziej bezpieczni, że wiemy, że on U mnie to, tak jak wspominałem wcześniej, służy też do kontaktu z moim tatą. Jak dzwonię na komórkę, nigdy nie odbiera, jak dzwonię na opaskę, od razu się włącza, mogę z nim porozmawiać, więc pod tym względem to też jakby spełnia tą funkcję. Ja chciałem też zapytać w ogóle o telemedycynę. Wiem, że to jest teleopieka, chyba nazwana, ale. Czy jak to wygląda dzisiaj w ogóle? Czy właśnie te czasy pandemii wpłynęły na zainteresowanie e, tymi opaskami? Czy one są zarezerwowane tylko dla osób starszych? Jak to w ogóle dzisiaj wygląda? A jak pan sam zauważył, bo pan mam takie doświadczenia, m, osoby, które potrzebują tego rodzaju pomocy, to nie są tylko i wyłącznie osoby starsze. E, rynek pandemiczny, te, 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 te czasy, które mamy, m, rzeczywiście bardzo pomogły generalnie całej telemedycynie. Bo sama telemedycyna jest bardzo szerokim pojęciem. My w zakresie tym, co robimy, czyli w zakresie teleopieki, my nie leczymy, my nie udzielamy konsultacji, my skupiliśmy się na działalności związanej z opieką nad osobami potrzebującymi takiej opieki. Każdy z nas ma swoje życie, ale też każdy z nas ma świadomość, że opiekuje się również. Swoimi najbliższymi, czy to są rodzice, czy to są dziadkowie, czy to są inne osoby, które nam są bliskie. Chcielibyśmy, żeby one były zaopiekowane, żeby były bezpieczne. Każdy z nas żyje, życie, żyje swoim życiem, każdy z nas ma swoje obowiązki dnia codziennego, ale też chciałby mieć pewność, że jeśli coś niedobrego się zdarzy, to będzie ktoś, kto tej osobie udzieli pomocy. I to właśnie my. To jest założenie naszej firmy, że my mamy być 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, że nasi ratownicy, którzy dyżurują w centrum medycznym, za każdym razem, kiedy ta pomoc jest potrzebna, oni tej pomocy udzielą. Jest, jest, jest pewność, że ta pomoc zostanie udzielona po pierwsze w sposób natychmiastowy, bo wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Jest pewne, że ta pomoc zostanie udzielona w sposób bardzo Personalizowany, bo jako podmiot leczniczy mamy możliwość gromadzenia danych medycznych i wiemy, że osoba mająca taką właśnie opaskę na ręku, to jest osoba z imienia i nazwiska nam znana. Wiemy, jakiego rodzaju potrzebuje pomocy, bo wiemy, na jakiego rodzaju schorzenia cierpi. Wiemy, jakiego rodzaju lekarstwa przyjmuje i ta pomoc, która jest udzielana, jest udzielana tak jak mówiłem, w bardzo spersonalizowany sposób. W tej opasce jest geolokalizacja, w związku z tym wiemy, gdzie ta osoba jest. I tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli ta pomoc jest konieczna, to w tym momencie albo z automatu uruchamiają się procedury, albo też osoba, która potrzebuje tej pomocy, naciskawszy raz na przycisk, łączy się z ratownikiem. A tak jak pan wspomniał, również do tej osoby można zadzwonić. Można również tego rodzaju rozwiązania stosować dla osób, które na przykład są chore na Alzheimera. Jest możliwość wyznaczenia rejonu, w którym ta osoba bezpiecznie się porusza. Natomiast poprzez geolokalizację możemy stwierdzić, jeśli ta osoba ten zamierzony rejon przekroczy, to włączy się znowu z automatu alarm u ratownika i wiemy, że ta osoba. Jest poza tym terenem, który jest dla niej bezpieczny. I znowu procedury się włączają. Znowu ratownik do tej osoby dzwoni. Dzwoni również do osób, które, które są wyznaczone jako opiekunowie. Ale tego rodzaju rozwiązanie, które jest dedykowane głównie dla osób niesamodzielnych, dla osób starszych, jest również rozwiązaniem, które ma bardzo szerokie zastosowanie w innego rodzaju działalnościach. Rozmawiamy teraz. Z innymi podmiotami, na przykład z agencjami ochrony, gdzie osoby, które z nimi współpracują, czy też ich pracownicy mając tego rodzaju opaskę na ręku, są po pierwsze cały czas bezpieczne, bo w momencie, w sytuacjach kryzysowych one również mogą zadzwonić. Albo też połączyć się z służbami ratowniczymi. Jest to rozwiązanie dedykowane dla przykład dla kurierów, którzy analogicznie też mogą wykorzystać tego rodzaju rozwiązania, a przy okazji pracownicy monitorować ich zakres pracy, czas pracy, czy też, czy też geolokalizację. Także tego rodzaju rozwiązanie jest naprawdę bardzo szerokie i nie tylko ograniczające się do osób, które, o których przed chwilą rozmawialiśmy. No, jestem pod wrażeniem, jak słucham Pana, że rzeczywiście ta dzisiaj te innowacje, rozwój jakby informatyki spowodował, że rzeczywiście mamy w jednym urządzeniu tyle funkcji, które nam ratują rzeczy. To już nie są jakieś tam dodatki, gadżety, ale tak jak Pan wspomniał, mogą być rzeczywiście no, bardzo, bardzo przydatne. Ja też gdzieś dowiedziałem się przed, rozmawialiśmy, nie wiem czy tutaj też opatka, że dzięki współpracy z jakąś tam firmą, chyba MedUp. Możemy monitorować serce, tak? I tak. też sprawdzać całą, całą kondycję, powiedzmy, naszego serca, i dbać o to, czy rzeczywiście to tak działa, że te opaski też mogą dbać o nasze serce? W sposób bezpośredni opaski nie, chociaż korzystając z tych funkcji, o których mówiłem, na pewno pomagają. My generalnie rozpoczynając yy, współpracę z firmą MedA, którą sobie bardzo zresztą cenimy, Doszliśmy do takiego wniosku, że część naszych pacjentów, tak jak zresztą praktycznie półtora, ostatnio czytałem takie dane, że to jest milion trzysta tysięcy osób w Polsce, które cierpią na dolegliwości kardiologiczne. Część naszych właśnie pacjentów ma również takie dolegliwości, i z badań rynku, które oczywiście my też robimy, wynika jasno, że oni oczekiwaliby również pomocy w tym zakresie. Podpisując umowę z firmą EDA, która jest notowana na giełdzie. Naszej warszawskiej rozszerzamy nasze usługi również o tego rodzaju świadczenia. Czyli jest możliwość, by nasz podopieczny otrzymał urządzenie, dzięki któremu przyłoży sobie tylko czujniki w odpowiednich miejscach i przesyła wyniki do naszych ratowników. Nasi ratownicy w czasie rzeczywistym je kontrolują, jeśli one odbiegają od normy, lub też mają wątpliwości, kontaktują się. Z lekarzem kardiologiem, z lekarzem specjalistą, i później, jeśli jest taka konieczność, podejmują działania przede wszystkim natychmiastowe, bo tutaj jest zawsze ważne są te, 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 te chwile, kiedy, kiedy, kiedy podjęcie działań decyduje o zdrowiu i życiu naszych podopiecznych. My mamy tego świadomość, w związku z tym ci nasi ratownicy są bardzo uczuleni na tego rodzaju sytuacje. Przede wszystkim to są fachowcy, którzy pracowali. W, w pogotowiu pracowali na numerach alarmowych. W związku z tym te procedury, nad którymi już pracujemy kilka lat, są sprawdzone, skuteczne i możemy tutaj śmiało powiedzieć, że kilkadziesiąt tych istnień ludzkich zostało dzięki ich pracy, dzięki ich ciężkiej pracy, uratowane, za co im chwała. Mhm. A, no to chciałem się też dowiedzieć, jak wygląda w praktyce koszt taki, no bo mamy taką mapkę, czy ona jest. Jak Pan wie, pewnie zarobki, renty, emerytury nie są w Polsce wysokie, tak? I czy to jest zarezerwowane dla ludzi no, majętnych? Jaki jest taki koszt? Nie wiem, czy to jest per miesiąc, czy rocznie, czy jednorazowo? Jakby Pan mógł powiedzieć, jak to wygląda? No, oczywiście jesteśmy elastyczni. O każdym modelu możemy rozmawiać, natomiast model biznesowy, który przyjęliśmy jest oparty o założenie, że tego rodzaju rozwiązanie nie może być drogie. Ono musi być skrojone na kieszeń przeciętnej osoby, tak to nazwijmy, chociaż też zaraz urodzi się pytanie, co to znaczy przeciętna osoba, prawda? Natomiast tego rodzaju rozwiązania nie są droższe. Abonament miesięczny nie jest droższy niż a, miesięczny abonament platform streamingowych na przykład. Także to są na pewno rozwiązania na każdą kieszeń. A mówiąc o konkretach, a jest to model biznesowym, który przyjęliśmy. To jest 99 zł brutto miesięcznie. A, Szczegóły oczywiście na naszej stronie i każdemu takiej informacji udzielimy, jak to wygląda. Natomiast w tej cenie jest zarówno koszt opaski, jak i koszt karty SIM, która w, tej, w tym jest, czyli można do tej osoby zadzwonić, ta osoba może również zadzwonić, jak i oczywiście przede wszystkim opieka ratowników 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Według nas nie jest to cena wygórowana, jesteśmy na pewno poniżej ceny podobnych rozwiązań funkcjonujących na rynku. Tak, no szczególnie jak ktoś ma problemy, albo rzeczywiście już przeszedł, tak jak mówią różne choroby, to, to rzeczywiście jak ktoś, co ratuje życie, no ja nie wiedziałem, że, że to nie są aż tak wysokie koszty, bo wiązało się, to choćby ten ratownik, który po drugiej stronie czeka, to jest taki komfort, bo dzisiaj w ogóle komfort dodzwonienie się lekarza, wyzwania pomocy, to jest chyba naprawdę największy problem, niestety, naszej służby zdrowia, no ale to by była dyskusja na inne rozmowy, pewnie godziny byśmy mogli o tym rozmawiać, ale to jest jestem też ciekawy w ogóle, jak to jest z naszym społeczeństwem dzisiaj, czy my mamy starzejące się społeczeństwo i czy na przykład to, co się dzieje dzisiaj ta pandemia jednak nie, nie powoduje, że ci starsi no, jednak odchodzą i mamy ich coraz mniej. Jak to w ogóle z Pana doświadczenia? Na pewno mamy starzejące się społeczeństwo. To jest trend, który jest widoczny w całej Europie. W Polsce oczywiście jest analogiczna sytuacja. Na dzień dzisiejszy, według ostatnich danych, około 7 milionów osób w Polsce to są. Osoby 65 plus 7 milionów osób. Naprawdę to jest proporcjonalnie do całego społeczeństwa bardzo duży wskaźnik. Mało tego, społeczeństwo się starzeje i to się starzeje bardzo szybko. Rynek na tego rodzaju rozwiązania, zwany ładnie rynkiem silver economy, to jest przyszłość na przykład. Każdy, każdy kto, kto, kto interesuje się tego rodzaju zagadnieniami, doskonale o tym wie. Szacuje się, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat tych osób powyżej 65 roku życia to będzie już 11 milionów. Przypominam, że w Polsce optymistycznie licząc mamy 38 milionów osób. W związku z tym to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża liczba społeczeństwa, którzy na tego rodzaju rozwiązania którzy będą korzystali z tego rodzaju rozwiązań, bo tego rodzaju rozwiązania przede wszystkim nie są absorbujące, nie są rozwiązaniami, które w jakiś sposób ograniczają życie. Każdy stosując tego rodzaju opaskę ma wygodę. Po pierwsze w korzystaniu, bo ona jest wodoszczelna, można w niej spokojnie umyć ręce nic się nie stanie. Można normalnie funkcjonować, można w niej spać, normalnie działać, jeśli cokolwiek niedobrego się zdarzy, to ta pomoc, tak jak wspomniałem wcześniej, jest udzielana Przede wszystkim szybko, a po drugie, co najważniejsze, jest pewna. Zresztą taki model, który my stosujemy, jest modelem, który sprawdził się na Zachodzie i my go wprowadzamy w Polsce już od jakiegoś czasu. Dodatkowo, taki model, który, nad którym my pracujemy, to jest takie rozwiązanie hybrydowe. To jest dla nas tylko jak gdyby taka baza do tego, co chcemy robić i, i co robimy, bo robimy to już od kilku lat. Dostaliśmy. Dofinansowanie unijne na tego rodzaju projekty, które zostały zrealizowane, zostały zrealizowane z sukcesem, gdzie to był model hybrydowy, gdzie z jednej strony jest ratownik działający 24 godziny na dobę, ale z drugiej strony jest pielęgniarka, czy też rehabilitant, czy też opiekun medyczny, który przychodzi do tego pacjenta i udziela mu tych świadczeń. To rozwiązanie teraz komercjalizujemy, bo wiemy, że takie rozwiązania, rozwiązania hybrydowe to przyszłość tego rodzaju rynku. Tak jak robiliśmy i robimy badania na bieżąco, chociażby dotyczące zadowolenia konsumentów, to jedną z takich cech, które sobie te osoby bardzo cenią, to jest bliskość innej osoby. A każdy człowiek jest zwierzęciem stadnym, jak to niektórzy powiedzieli, prawda? Każdy sobie ceni bliskość innej osoby, by nawet przyjść do tej osoby, porozmawiać, zapytać się, jak się czuje. My wiemy doskonale, że sam produkt, tylko i wyłącznie opaska, ona na dłuższą perspektywę na pewno by się jakoś uplasował na rynku, ale to nie o to chodzi. My sobie bardzo cenimy taki bezpośredni kontakt z naszymi podopiecznymi i jesteśmy dumni z tego, że podopieczni to właśnie nas wybierają, bo wiedzą, że oprócz samej techniki, która według mnie nigdy nie zastąpi do końca takich relacji interpersonalnych, to jest rzecz, która, która jest bardzo ważna. Cieszymy się, że docenili nas zarówno podopieczni, jak i inwestorzy, a o tym pewno sobie jeszcze porozmawiamy. Tak, zaraz do tego przejdziemy. Ale też chciałem się dowiedzieć o przyszłości telemedycyny, rozbijając trochę na teleopiekę i teleporady, abyśmy nie mylili tego pojęcia, bo też się dowiedziałem, że to są, no i są rzeczywiście e, dwie odmienne, jakby gałęzie. Ale gdzie i jak według Pana się właśnie rozwinie ta telemedycyna? Telemedycyna to jest taka rzecz, która już od jakiegoś czasu działa na rynku i są to takie działania, o których my nawet do końca pewno nie byliśmy świadomi. Bo nawet jeszcze kilka lat temu, robiąc sobie prześwietlenie, robiąc rentgena, rzadko zdarzało się, by ten lekarz był w tym miejscu, w którym jest aparat, i tą kliszę kiedyś tam sprawdzał. A bardzo często od jakiegoś czasu od, od, dzieje się w ten sposób, że to zdjęcie, które jest robione, on jest wysyłane do lekarza, który jest kilka, kilkanaście czy kilkaset kilometrów dalej i on to opisuje, i wynik wraca z powrotem. To już to, to, to też jest telemedycyna. To, są takie, to były takie zalążki, które bardzo szybko się rozpo, rozpowszechniły, i teraz takie rozwiązania, które są wprowadzone, typu e-recepty, e-skierowania są dla nas bardzo wygodne. To też jest telemedycyna. Są porady, na temat których jest możliwość korzystania z nich. Jeśli ktoś ma taką potrzebę i taką wolę, to z nich korzysta. Ale my skupiliśmy się na czymś innym. Tak jak mówiłem, my się skupiliśmy tylko się na części tej telemedycyny, na rynku teleopieki, który jest bardzo perspektywiczny, bo tak jak mówiłem, społeczeństwo się starzeje. Docenili to nasi podopieczni, korzystając z naszych usług, a my chcemy teraz skalować tego rodzaju rozwiązania, i stąd też nasze działania i nasze dzisiejsze spotkania. A jak jest, ile wart może być taki rynek telemedycyny w Polsce? Bo trochę bym powiedział, że rzeczywiście o starszym społeczeństwie że już 11 będzie 11 milionów, ale w ogóle jaka jest ta struktura rynku i jak to, jak to dzisiaj wygląda? Ostatnie takie badania, które czytałem, takie szacunki właściwie, bo to można w ten sposób określić, były dość mm, optymistyczne. Bo wiadomo, że ten rynek można podzielić na dwie części. Czyli, jak gdyby ten rynek przed rozpoczęciem pandemii, gdzie właściwie o nim się mówiło, ale jak myśmy tego rodzaju rozwiązania zaczęli wprowadzać, czy właściwie o nich na początku mówić, to bardzo dużo podmiotów mówiło: No, fajne rozwiązanie, no ale gdzie tak naprawdę chcecie je stosować? A rynek ten, który zaczął się bardzo rozbijać, dostał takiego mocnego przyspieszenia w momencie, jak wyszła pandemia. On uświadomił nam, że to jest przyszłość na dobrą sprawę, przyszłość medycyny. Telemedycyna, a w tym teleopieka, to przyszłość na pewno nas wszystkich, bo każdy z nas będzie z tego rodzaju rozwiązań, na pewno korzysta i będzie korzystał. Szacuje się, że wartość tego rynku na świecie teraz, na dzień dzisiejszy, to jest około 600 miliardów dolarów. Naprawdę to są olbrzymie pieniądze, i według mnie to nie są przesz przeszacowane wielkości. Przejdźmy teraz do tego inwestowania. Słyszałem, że jesteście też na platformie BizFund i że każdy może zostać waszym akcjonariuszem. Ja trochę wiem, bo też mieliśmy wywiad z twórcą Bizfandu Arkiem Regiecem, ale chciałem już zapytać o detale, ile trzeba zostać, żeby ile trzeba mieć pieniędzy, aby zostać akcjonariuszem właśnie marki Teleme 24 I też jakie są plany właśnie związane z tą inwestycją? A... Tak, to prawda. Doszliśmy do wniosku na jakimś etapie naszego rozwoju, że tego rodzaju działania, które się sprawdziły, tego rodzaju rozwiązania, które stosujemy, są rozwiązaniami, które z jednej strony, tak jak mówiłem, mając to doświadczenie kilkuletnie w ich stosowaniu, są dobre, są sprawdzone i widzimy perspektywy rozwoju tego rynku. Stąd też właśnie doszliśmy do wniosku, że fajnie byłoby szerszej społeczności o tym powiedzieć. Doszliśmy do wniosku, że takim Jednym, jedną z możliwości jest dokapitalizowanie na platformie Bisfund. Rzeczywiście od nim, z nimi zaczęliśmy współpracę. Emisja naszych akcji trwa i to wbrew pozorom wcale nie są duże pieniądze, by zostać naszym akcjonariuszem i dołączyć na przykład do pana Krzysztofa Ebisza, który również został naszym akcjonariuszem. To jest kwota zaledwie za niespełna 260 zł, by, by kupić już najmniejszy pakiet akcji, Dlaczego oczywiście. Serdecznie nie, zapraszam. Jakby, słysząc te, te numery i te cyfry, w sensie patrząc rzeczywiście, że ten rynek się rozwija, myślę, że to jest naprawdę e, ciekawa opcja na, na takie zabezpieczenie się trochę ochroną przed inflacją i tym wszystkim, co się dzieje. Także te inwestycje, no dzisiaj już inwestycje w nieruchomości są bardzo kosztowne. To już nie są dla każdego. Bistvan naprawdę i, i inne te, tego typu platformy powodują, że rzeczywiście możemy w małe pieniądze relatywnie inwestować i stawać się też właścicielami, współwłaścicielami. Czegoś w co wierzymy, więc no bardzo, bardzo jest to ciekawe. A... Jeśli Pan pozwoli, jeszcze jedna rzecz, oczywiście, tak. Dodatkowo dla swoich akcjonariuszy przewidzieliśmy w pakietach zniżki na tego rodzaju urządzenia, na tego rodzaju opiekę. Oczywiście zapraszamy i zachęcamy do odwiedzenia, do odwiedzenia naszej strony. Więcej informacji znajdziecie na stronie emisji www.emisje.mkw.com.pl. No, no tak słuchając Pana, to jak miałbym kupić dla y, kogoś bliskiego opaskę, to lepiej zostać najpierw właścicielem Zdecydowanie. i zakupić sobie jeszcze z rabatami i jeszcze zarabiać, tak? jak, jak będzie istniało. No, ciekawy, ciekawy model i trzymamy kciuki, bo no, rzeczywiście rzeczy, które ratują Życie no nie, nie mają ceny, tak? To ochrona zdrowia i naszych bliskich jest e, na pewno m, najważniejsza. Aby się jeszcze udało rzeczywiście tą technologię dać jakąś taką do medycyny, żeby ci lekarze byli bardziej dostępni, bardziej nas leczyli i żeby to było na wyciągnięcie ręki, więc też pewnie każdy na to czeka, bo dzisiaj no jednak ta druga strona jest dość e, niezbyt optymistyczna, jeśli chodzi o leczenie, więc fajnie, że możemy cokolwiek robić, żeby chronić to zdrowie. I właśnie mówimy o tej ochronie, to też mam pytanie... Wielu ogląda nas też biznesmenów i jak to jest ochrona zdrowia a biznes? Jak według Pana warto dbać o zdrowie, szczególnie prowadząc biznes? No, jak, jak dbać w ogóle o zdrowie, żeby długo żyć, bo jednak dzisiaj pracujemy dużo, szybko, mamy dużo stresu. Jak, jak według Pana, jak Pan też to robi? Ha, zawsze ciężki to jest temat. <słyski> To nie ma łatwych dzisiaj tematów. Generalnie każdy na pewno powinien dbać o swoje zdrowie. To w ogóle nie ma o czym mówić. Że jeśli sami o to zdrowie nie zadbamy, nigdy za nas tego nie zrobi. To jest truizm. Natomiast jak ja dbam, wiadomo, że się robi masy kilometrów za kółkiem, wiadomo, że od spotkania do spotkania, chociaż teraz żyjemy w czasach, gdzie te. A wideokonferencje bardzo ułatwiają i przybliżają pewnego rodzaju tematy. Natomiast oczywiście ja mam tą dobrą sytuację, że mieszkając w Zakopanem to ja mam koło siebie góry. To jest mm. wartość dla mnie bardzo, bardzo mocna i bardzo duża. Mogę wyjść na spacer i to właściwie jest kilka minut od domu, gdzie mogę iść na ścieżkę pod reklami, kontemplując ładne widoki odpoczywając, natomiast, gdzie, gdzie, natomiast jest taka sytuacja, gdzie, gdzie czasami jest rzeczywiście człowiek zmęczony i dobrze, że w tym momencie jest żona, która powie chodź ze mną, przejdźmy się, odpocznij, ok, super, bardzo, bardzo cieszę się, że jest takie rozwiązanie i sobie bardzo cenię taką sytuację. Czasami jest tak, że, że nie chce się człowiekowi, bo jest zmęczony, ale czasami trzeba się po prostu do tego zmusić. Wiadomo, że jak jest Zima to są narty, czy zjazdowe, czy, czy, czy biegówki. Wiadomo, że jak jest inna pora roku, to jest rower, to jest spacer. A zdarza się, że czasami też są też i żagle niekoniecznie oczywiście w górach, ale nad, 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 nad różnego rodzaju zbiornikami większymi czy mniejszymi wodnymi. Generalnie czynny wypoczynek, tak, to jest to jest rzecz, która, którą każdy z nas powinien docenić i jeśli ma tylko takie możliwości, to z tego korzystać. No zachęcamy, żeby rzeczywiście szczególnie dzisiaj dbać o to zdrowie, bo, no bo, bo tak jak wcześniej o tym rozmawialiśmy. Um, a przychodząc jeszcze trochę do finansów, ja jestem bardzo ciekawa w ogóle inwestycje w kryzysie. Jak, w co pan inwestuje swoje pieniądze? Jest pan też no, od wielu lat w biznesie. Jak to jest do pana? No oczywiście inwestuję w siebie. <laughs> a trzeba się rozwijać, bo jak mówi stare przysłowie, kto nie idzie do przodu, ten się cofa. prawda? To jest, to jest też trójstwo. Oczywiście inwestuję w firmę, we własną firmę, bo wiemy, że tego rodzaju przedsięwzięcie wymaga dużo nakładów, nie tylko nakładów ludzkich, lecz również nakładów finansowych, stąd też właśnie zdecydowaliśmy się na emisję naszych akcji, na pozyskanie inwestorów zewnętrznych. Rozmawiamy z dużymi inwestorami, ale przede wszystkim to, co robimy, chcemy. Jak najszybciej i jak najlepiej wykorzystać. Liczymy na współpracę wszystkich Państwa. Jestem też bardzo ciekawy, że zaczynamy biznes powiedzmy w obszarze medycyny, w ogóle medycznym, niekoniecznie telemedycyna. To jak Panu się udało podpisać pierwsze kontrakty z NFZ? Jak w ogóle do tego się przygotować? To jest też ciężki temat, no, bardzo ale. Bardzo ciężki. W biznesie medycznym jednak no, bez tego ciężko funkcjonować. Tak, to prawda. Generalnie specyfika kontraktowania wszelkiego rodzaju również z Narodowym Funduszem Zdrowia ma to do siebie, że wymaga bardzo długiego przygotowania. To był cały proces. To nie była rzecz, którą myśmy zrobili w ciągu tygodnia, dwóch czy miesiąca. Myśmy do tego się przygotowywali. No nie przesadzę, że powiem, że to było naprawdę kilkanaście miesięcy. Tak jak wspomniałem, zaczęliśmy od Buzka Zdroju, gdzie poczyniliśmy inwestycje w nieruchomości, które musiały być w odpowiedni sposób przygotowane, wyremontowane, później oczywiście odebrane. Do tego były przygotowania personelu, do tego były przygotowania dotyczące uzyskania odpowiednich certyfikatów. Myśmy postawili tutaj na certyfikaty is no i później to zaprocentowało w 8% Sanatoriów było w Busku Zdroju, które swego czasu razem z nami przystąpiły do kontraktowania właśnie rehabilitacji. Z tych ośmiu sanatoriów, które mają no bardzo dużą renomę w Polsce, dwa podmioty trzy uzyskały kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. To byliśmy my i to był szpital. A to chyba też świadczy o, czym, o tym, że jeśli za coś się bierzemy, to bierzemy się z sercem. No, no i tak to ta się stało nam jest. do dzisiaj. <noise> ta, dokładnie tak, to co Pan wspomniał, ta właśnie ta jakość. Stawiamy od zawsze na jakość, bo wiemy, że ta jakość na dobrą sprawę to jest najważniejsza. Jest ważna e, dla nas, ale, ale bardzo ważna jest również dla naszych podopiecznych. Oni wiedzą, że zawsze mogą na nas liczyć, wiedzą, że e, ta jakość to jest coś, co zawsze, od zawsze leży nam na sercu i dla nas to jest takie, taka, taka, m, taki, taki punkt, na który wiemy, że zawsze należy stawiać. No A mówiąc o sukcesie, to co Pana zdaniem oznacza sukces w biznesie i w ogóle czy Telemet 24 już odniósł sukces? Czy odniósł sukces? Moim zdaniem zdecydowanie tak. A, tak jak wspomniałem, myśmy zaczynali właściwie od idei, a teraz jesteśmy w miejscu, gdzie jesteśmy rozpoznawani, bo w momencie, jeśli zaczynaliśmy to wejść na naszą stronę, to jest też jakiś wskaźnik. Było powiedzmy kilka tysięcy, natomiast w momencie jak ona zaczęła być głośna, choćby nawet poprzez platformę BISWANT, to tych wejść, te wskaźniki wejścia na naszą stronę poszybowały i to kilka tysięcy procent poszły do góry. Ja wiem, że to są tak zwane strzały jednorazowe, ale teraz wejść na naszą stronę mamy kilkadziesiąt tysięcy dziennie, a czasami te wskaźniki są zdecydowanie większe. W związku z tym widzimy, jaki tego rodzaju jest potencjał tego rodzaju rozwiązań. Jesteśmy, w, dla nas też takim wyznacznikiem sukcesu jest to, że możemy ten produkt wprowadzić do większą skalę, do sieci handlowych, bo z nami na ten temat rozmawiają. Możemy zaoferować takie rozwiązania inwestorom, które, tak jak Pan wspomniał, szukają alternatywnych rozwiązań, by uciec od szalejącej inflacji. Możemy przede wszystkim powiedzieć, że jesteśmy firmą, która pomaga rzeczywiście ludziom. I to nie są szczerze słowa. Proszę zapytać naszych podopiecznych. Jestem przekonany, że oni to potwierdzą. Mhm. A ja jeszcze taki jestem bardzo ciekawy odnośnie takiej rentowności firmy. Jak to jest w ogóle dzisiaj, bo no mamy jakby z jednej strony pandemię, z drugiej strony wydaje się, że ten biznes rośnie jednak w takich tak. obszarach, więc jak to dzisiaj jest z rentownością firmy? Rentowność firmy jest i to jest również miara sukcesu. Firma, która jest rentowna jest firmą, która odniosła sukces i w naszym przypadku tak właśnie jest. Mamy zyski zarówno w latach poprzednich, jak i w roku, który został zamknięty niedawno, no niedawno, już kilka miesięcy temu, roku obrachunkowym 2020. Rok bieżący, który mamy, zanosi się, że będą zwyżki kilkunasto w porównaniu do lat poprzednich. Dzięki między innymi temu, że jesteśmy, udało nam się podpisać nowe umowy. Dzięki tym umowom stajemy się. Obejmujemy opieką już ponad 1000 osób. Stajemy się trzecią co do wielkości firmą tego rodzaju w Polsce. Dla nas to jest też miara sukcesu. To jest miara sukcesu dla nas, ale również potencjalni inwestorzy wiedzą, że jak nas zainwestują, to inwestują w przedsięwzięcie, które jest przede wszystkim perspektywiczne. A wyniki finansowe, one mówią same za siebie. Jeśli są, pozytywne, a w naszym przypadku są, one się same bronią. No tak, a jeśli oglądałem nas inwestorzy, to też jestem ciekawy, pewnie jako taki jeden z inwestorów, jakie są cele biznesowe w ogóle też spółki? Bo trochę o tym powiedzieliśmy, ale tak, żeby to ujednolicić. Celem biznesowym, wiadomo, są te krótkie i długoterminowe. Krótkie terminowe dla nas to jest zamknięcie tej emisji. To jest... Yy... Spożytkowanie jak gdyby tego, tego, tej wartości dodanej, która jest to, o czym, o czym wspomniałem przed chwilą, dla nas, czyli takiej rozpoznawalności marki, zainteresowanie się tego rodzaju produktem, gdzie idziemy w tym kierunku, gdzie chcielibyśmy i, i, i to realizujemy, rozpowszechnienie tego rodzaju rozwiązań, gdzie e, podpisujemy nowe umowy, nowe kontrakty, gdzie e, jesteśmy pewni, że tego rodzaju rozwiązania będą coraz bardziej popularne. Natomiast celem długoterminowym jest wejście na rynek New Connect. Chcemy no, to właśnie, zrobić. to było jedno z moich pytań, <noise> czy będzie planowany debiut. Tak, tak, planujemy, planujemy w ciągu kilku najbliższych lat. Oczywiście to będzie uzależnione od wielu czynników, natomiast generalnie takim, taką, taką strategią naszą, takim, takim celem długookresowym, to jest właśnie wejście na, 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 na rynek New Connect. No tutaj trzymamy kciuki, bo rzeczywiście patrząc na to, ja jestem zawsze zwolennikiem zdrowia, to już też wynika z mojej gdzieś tam przyszłości, że wszystko co, jest, co może nas ochronić przez zdrowia, powinniśmy jak najbardziej wspierać, więc tutaj z mojej strony też no, podziwiam i gratuluję takiej firmy, że udało się panu zbudować, rzeczywiście cały czas idzie do przodu. Teraz trochę chciałem przejść do takich prywatnych pytań związanych też trochę standardowych pytań. Pierwsze z nich to jest o samochód. Czy jest jakikolwiek samochód, który miał Pan w swoim życiu, a który jest Panu bliski, na przykład mógłby mieć go dzisiaj? Być może jako klasyk, być może jakiś samochód, który Pan miło wspomina i chciałby go mieć. Myślę, że każdy z nas z sentymentem podchodzi do pierwszego samochodu, który miał. W moim przypadku to był duży Fiat. Yy, kolor yy, rudawo, hmm. trudno określić na dobrą sprawę, ale wpadający w rudy, tak go nazwijmy. Samolot, który był zakopanym, tak jak mówiłem, moim pierwszym samochodem, który miał taką bardzo fajną rzecz. Nie wiem, czy o tym powinienem mówić, ale miał opony z kolcami. W związku z tym, jeżdżąc po zakopanym, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu w niektórych miejscach było nie najlepiej odśnieżone to była rzecz, którą naprawdę bardzo, bardzo, bardzo można było docenić nie było górki, pod którą nie, nie można było wyjechać, rewelacyjna sprawa i dlatego zawsze sentyment do tego rodzaju może niestandardowych rozwiązań ale skuteczny został mi. to prawie kończąc jeszcze standardowe pytanie o książkę, czy jest jakaś książka którą poleciłby Pan naszym widzom? Ostatnio czytałem King. To jest biografia Monika Staszczyka. Może trochę tak nietypowo, ale człowiek, orkiestra, o nim to jest mało powiedzieć. A Trzeba przeczytać. Naprawdę polecam. Otwiera oczy na pewną inną perspektywę świata, który, który jest dla nas taki trochę namacany. Pan jest trochę młodszy ode mnie. Aczkolwiek dla mnie to jest takie pokolenie, które myśmy się wychowywali na jego piosenkach. Człowiek naprawdę, który przeszedł swoje, ale człowiek, który który, który docenił to, co ma. Człowiek w jakiś sposób już na pewno legenda. Książka, wywiad, rewelacja, polecam. Mhm. I czy jest coś, co chciałby Pan przekazać naszym widzom? Chyba życzenia świąteczne, bo zbliżają się święta, zbliża się Nowy Rok. Wszystkim Państwu, wszystkim, przede wszystkim Panu. a Wszystkim Państwu zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. Mhm. Błogosławieństwa Bożego w nowym, przy tych świętach. W Nowym Roku wszystkiego dobrego. Niech każdemu z nas się darza. Przede wszystkim... Fajno zdrowie. Dziękuję. Ja dobrego. dla Pana też życzę samych sukcesów, Przejmie przede wszystkim dziękuję. z emisją, z firmą, żeby ten biznes polski mógł wzrastać, żeby pokazywać na arenie też międzynarodowej, jak dobrze jesteśmy, jak, jak, jak po prostu ciekawe rzeczy robimy, jak pomagamy. Więc szczególnie życzę Panu też sukcesu w biznesie, no i też szczęśliwego nowego roku. Tak Przynajmniej Panu dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Państwu.